ja tutaj się wychowywałem w tym domu dziecka i pamiętam panią Frydlewicz. Tak, pamiętam, bo miałem w 1953 roku ja miałem 3 lata, więc byłem znalazłem się tutaj w tym domu dziecka, przywieziony z Mrągowa. Tam był taki sierocki dla bardzo małych dzieci. Ja pamiętam jeszcze, jak wszystkie dzieci były ubrane w jednakowe dresy, jak leciało. Pamiętam te bufiaste dresy, bo to było wszystko z darów takich zagranicy i wszystkich, bo nie było innych rzeczy, to ubrali wtedy. I jak my się cieszyliśmy, że mamy nowe ubranko. No ale tak to było. Naprawdę jest pan w domu u siebie cały czas tutaj. Tak. Wracam do tego, że pani Frydlewicz, która też spędziła te 6 lat w Kazachstanie i której udało się przeżyć tam, bo to jest, no to co tam opisuje w tej książce, to jest dramat. Każdy dzień to była walka o to, żeby coś zjeść, żeby przeżyć. Ona mówiła, że w ciągu 6 tych lat raz jadła mięso. Ja pytam się, opisała tam, mówi, że była bardzo sroga zima. Oni, jak przyjechali do Polski, ona tam pisze, ten pociąg zawiózł ich aż do Szczecina. I tam ta pani Frydlewicz z 40 dzieci i z tymi córkami znalazła się w tym Szczecinie i tam administracja polska postanowiła, że postanowiła rozdysponować te dzieci gdzieś do różnych placówek. I tak ona tak czy inaczej urwał się kontakt z tymi dziećmi. Powierzono jej kierownictwo tego domu dziecka, tego sierocińca. I ona z tymi córkami tutaj mieszkała. W domu dziecka przepracowałem 5 lat, ale 5 lat to był taki mój epizod w pracy na wsi, właśnie w tym Markowie. To się przed wojną nazywał Reichswalde i to była siedziba i wieś należąca do tych Donów. I w tym właśnie, w tym Markowie poznałem pierwszą autochtonkę, Ilzę, pani taka bardzo, bardzo stateczna, taka bardzo zrównoważona, bardzo porządna kobieta, jak wszystkie Niemki, bardzo uporządkowana, super porządek wszędzie, czyściutko zadbane obejście i mieszkanie, to dosłownie jak w muzeum. Bardzo taka stateczna i bardzo tam pracowała jako w mleczarni, bo tam mleczarni była zlewnia mlecha i ona tam pracowała w tej mleczarni. To właściwie ona była tam jedyną osobą, która tam pracowała. I ona opowiedziała panu pierwszą historię. Właśnie, i ona opowiedziała swoją historię i okazało się, że ona też jest właśnie dzieckiem z rodziny niemieckiej, która w 1944 roku została ewakuowana, przeniesiona gdzieś tam z okolic Königsbergu, obecnie Kaliningradu, z małej miejscowości. Władze niemieckie rozkazały im właśnie przed przejściem Rosjan, przesiedliły całą tą ludność tutaj na Warmię i Mazury. Zwłaszcza na Warmię. I ona w ten sposób... Aha, i tutaj władze niemieckie zastrzegły sobie, że te rodziny, rolnicy mają przyjąć po jednej rodzinie, zwłaszcza ci, którzy mieli większe domy, ba mało tego, nawet mieli zapewnić im oddzielną kuchnię dla tych rodzin. I rzeczywiście setki tych rodzin znalazło się tutaj na tym terenie i ona wraz z matką i bratem i siostrą, jeszcze babcia była w tym komplecie, została przyjęta przez rodzinę Donów. I oni przydzielili im takie mieszkanko na górze, na poddaszu. Ale to były ładne mieszkania. I jej mama pełniła rolę praczki tam u tych Donów. No, ona wspomina te czasy, kiedy jeszcze Donowie, kiedy była u tych Donów, bardzo mile. Mówi, że byli bardzo serdeczni, bardzo grzeczni, bardzo dobrze ich traktowali. Nawet na Wigilię, kiedyś zorganizowali im Wigilię,
i wszystkie dzieci obdarowane, bo tam kilka rodzin zostało przyjętych, zostały obdarowane upominkami drobnymi przez tych donów. Także ona ma z nimi bardzo, bardzo dobre wspomnienia. Ale dlaczego ona nie wyjechała i nie uciekła do Niemiec? Nie wiem. Prawdopodobnie mama jej oczekiwała, że ich ojciec, mąż tej pani, tej ich mamy, wróci z frontu i nie zastanie ich i będzie problem. Więc ona postanowiła czekać, aż on wróci z frontu. On nigdy nie wrócił. Po prostu gdzieś tam na wschodzie zginął. No i w ten sposób pozostała ta cała rodzina tutaj, w tym Reichswalde, w tym Markowie. No i opowiedziała mi to, co działo się wtedy, kiedy przyszli Rosjanie, a potem administracja polska. I ona mówi, że ma gorsze wspomnienia z czasów, kiedy znalazła się pod opieką administratora polskiego, takiego, krótko mówiąc, można powiedzieć, bandyty zwykłego, który w mundurze polskim grabił tych Niemców, no strasznie się ich traktował. Jeździł, miał dwa konie, bryczkę, jeździł od wioski do wioski, ciągle był pijany z karabinem, miał tam jeszcze ze dwóch kolegów i jeździł od wsi do wsi i jeszcze od tych Niemców wyłudzał różne, kazał im dawać rzeczy, które... A wcześniej przecież Rosjanie ich ograbili z zegarków, z jakichś kosztowności. Wszystko to już Rosjanie zabrali, więc nic nie mieli. To on straszył karabinem, że zastrzeli, jeżeli czegoś mu nie dadzą. I ona opowiadała taką historię, kiedy jako dziecko była świadkiem, jak ten w tym Markowie na tyfus zmarło w ciągu krótkiego czasu bardzo dużo osób, chyba 10 czy ileś osób. Postanowiono im zrobić taki zbiorowy pochówek. I ci ludzie idą w takim orszaku żałobnym za wozami, które wiozły ciała na cmentarz. No tam właściwie to nawet nie był cmentarz, tylko wykopane we wsi. Taki zbiorowy grób. On dzisiaj jest tam w tym Markowie i nikt w tej wsi nawet nie wie, że tam są pochowani ludzie. A on przejeżdżał drogą i strzelał do tego konduktu nad głowami z pepeszy. No to był taki administrator, no zwykły tak, któremu dano władzę i robił co chciał. A wspomniał też pan, że wiele historii, które pan zebrał, pokierował pana do ludzi pan Pruszkowski. Tak. My rozmawialiśmy już w tamtym roku, w poprzedniej edycji naszego cyklu, z żoną pana Pruszkowskiego. On jak był właśnie w Telwi, tak, bo dwa lata starszy, to na kolonii mieszkał, ale żeśmy się w ogóle nie znali, tylko się okazało, że on mnie od dziecka obserwował, pani sobie wyobraża. I patrzył sobie panią. Cały czas, bo ja chodziłam do takich znajomych, do szewca naprzeciwko ich domu. Aha. I on mnie tam zawsze widział, jak ja z mamą szłam do tej znajomej. I później mi opowiadał, że mnie cały czas obserwował. Od dziecka mnie obserwował, a ja go w ogóle nie znałam. Wtedy to jeszcze nie był pan Henryk, tylko był młody chłopak. Młody dzieciak. Dziecięca miłość. Aha. Może pan coś nam też opowiedzieć o swoim kontakcie z panem Pruszkowskim, bo to też jest autochton, który tutaj pozostał po wojnie jako dziecko. Tak, on opowiadał właśnie pan Pruszkowski. Poznaliśmy się w ten sposób, że nasze biura w ratuszu znajdowało się obok siebie, więc ja go odwiedzałem. A ponieważ bardzo interesowałem się historią tutaj tych ziem, tak to taka moja pasja i taka życiowa. Więc bo mówię, my tu jesteśmy przecież gośćmi. Przecież gdyby Niemcy nie wywołały wojny, to tutaj byłyby Prusy wschodnie. A to był bardzo dobrze rozwinięty region, jeżeli chodzi o gospodarcze. Naprawdę bardzo zamożny
część Niemiec, to był spichlerz Niemiec. Stąd pochodziły przecież wszystkie zapaszczenie w zboże i tak dalej. Stąd wszystko szło. Więc to był bardzo zamożny region, ale to jest inna historia. Natomiast pan Pruszkowski właśnie, ponieważ mieliśmy obok siebie biuro, więc ja tam go odwiedzałem i ponieważ mówiłem, że interesują mnie losy, on się bardzo ucieszył, że ktoś interesuje się losami tych Niemców, którzy kiedyś tutaj mieszkali, a musieli uciekać. Właśnie praprzyczyną to była ta wywołana nieszczęsna wojna przez Hitlera, ale tak czy inaczej dotknęła ona wszystkich Niemców. I on mówił, że opowiedział mi wtedy właśnie tą swoją historię. I jak zacząłem tutaj mówić o tym pociągu i o tych kobietach, które znalazły się w tym kalniku, to on powiedział mi kiedyś, jak spotkaliśmy się, że on był też w tej grupce tych, co wracali z mamą, wracał do Morąga i mówił, że tak, że wszedł do jednego z tych domów, był strasznie głodny i szukał coś do jedzenia w tych domach. Wchodzi do takiego domu i widzi, że na kredensie leży takie duże jabłko, takie wielkie czerwone jabłko. I on podchodzi do tego jabłka, ale spojrzał w bok, a na łóżku leżał trup niemiecki, taki już, no, tego po prostu samobójstwo popełnił. Otruł się, żeby po prostu, żeby nie doczekać tego, co go spotka ze strony Rosjan. I jak on mówił, już nie wziąłem tego jabłka, tylko wypadłem z tego domu, uciekłem do mamy, tak się straszliwie przestraszyłem. Tego Niemca, tego trupa. To taki epizod. I stąd właśnie mówię, tak, to było w Kalniku. On właśnie też znalazł się w tej grupie. Także tą historię mi opowiedział wtedy, kiedy już spotykaliśmy się dość często. No, tak niespodziewanie pan Pruszkowski zmarł i to wszystko się jakoś tak urwało. A mówił pan też o zmianie nazwiska pana Pruszkowskiego, no bo to tak. Pruszkowski to nie jest niemieckie nazwisko. On nazywał się Preis, ale po wojnie z tym nazwiskiem znalazł się w szkołach polskich. Chodził do nie znał polskiego, więc uczył się tego, kaleczył ten polski, to było już duże, 7-letnie czy 8-letnie dziecko, to już bardzo dobrze mówiło po niemiecku i właściwie niemiecki to był jedynym językiem, który znał. Więc jak znalazł się w polskiej szkole, bo rodzice go, mama postanowiła go jednak wysłać do szkoły, żeby uczył się, zdobył jakiś zawód i tak dalej, no to on mówi, że straszne rzeczy przychodził. Polskie dzieci mu dokuczały, szturchały, biły, wyzywali od Germańców, bo wtedy była taka, po wojnie panowała taka niechęć do Niemców z powodu tej wojny. Polacy nie mieli jakichś takich negatywnych uwag co do Rosjan, chociaż oni więcej krzywdy zrobili niektórym Polakom, a właśnie Niemcy. No dlatego, że władze całą historię przedstawiały w taki sposób, że Niemcy są jedynym państwem, które spowodowało wybuch II wojny światowej. A przecież wiemy, że 17 września Rosjanie też wkroczyli na ziemię polskie. A dlaczego pan Pruszkowski z mamą został tutaj? No bo wtedy, kiedy była ewakuacja, tych pierwsze transporty stąd wyjeżdżały, to bardzo dużo mieszkańców Morąga wyjechało stąd, ale on zachorował na tyfus w tym czasie, kiedy był już już jak wrócili tutaj do swojego domu, przepraszam, po tej nieudanej wyprawie do Pilawy, on wrócił z mamą do swojego domu, ale zachorował na tyfus i mama nie chciała go, bała się, że kolejnym transportem on po prostu nie przeżyje.
W związku z tym już pozostali tutaj i w ten sposób siłą rzeczy on w tym Morągu został z mamą. On tutaj pełnił różne funkcje. On był nawet kierownikiem spółdzielni mieszkaniowej, też był taki, był bardzo znany i bardzo szanowany obywatelem. Tak, to w tym pan Prośkowski, tak, bo to bardzo wiele dla Morąga zrobił, tak. Takim był bardzo aktywnym administratorem i bardzo takim dobrym administratorem. Także na pewno pozostawił po sobie dobre wspomnienia. No i raczej ludzie wspominają go jako bardzo przyzwoitego, porządnego Polaka, nie, no, mieszkańca Morąga. Dziękujemy. Dziękujemy.